Cześć kochani, znajdujemy się w gmachu Politechniki Wrocławskiej. Nagrywaliśmy tutaj dzisiaj odcinek z tym oto panem robotem. Co będzie, o co będzie chodziło, to pewnie się dowiecie za jakiś czas. Ale jest ze mną właśnie opiekun tego robota. No i skoro mamy okazję właśnie, że ten pan opiekun tutaj jest, to zapytamy go o kilka rzeczy na temat właśnie tego robota. Powiedz mi, dlaczego on w ogóle powstał z jakiejś inicjatywy? Jest to projekt, który powstał w ramach grantu Lirek na naszej Politechnice Wrocławskiej. Osoby, które pracowały przy nim, miały za zadanie stworzenia takiego kompana życiowego, który potrafił sam wchodzić w interakcję z ludźmi. Efektem tego grantu jest tutaj głowa, która jest na górze. Ona może w głowa ma nosi nazwę MS, a także całe ciało w nazwie Flash. Gdzie mamy tutaj prototyp tego Flasha i zagrał on dzisiaj na planie. Tak, Lombardi. A powiedz mi, bo widzę, że ta głowa jest taka bardzo mobilna. Wykorzystuje się ją w jakich celach? Ogółem, kiedy był prowadzony projekt, to ta głowa służyła jako taki asystent, gdzieś potem pomagała w kuchni, dawała przepisy, wrzucała posty na Facebooka, sprawdzała pogodę, nastawiała budziki, pytała jak minął dzień. A w tym momencie dalej jest rozwijana ta głowa, już jako firma prywatna i tworzą oni aktualnie te głowy z zamysłem nauki dzieci języka np. angielskiego, hiszpańskiego i super. Nadal funkcjonuje pod nazwą MS. Okej, czyli ta głowa uczy dzieci język. Tak, super. Super sprawa. A powiedz mi, a ile powstaje coś takiego, takie cudo? Sam grant trwa parę lat, ponieważ trzeba zrobić najpierw research, jak to wszystko ma wyglądać, potem przetestować różne koncepcje i tak dalej. Samo to ciało to jest kwestia mniej więcej 2 lat, żeby... Jakby 2 lata? Musi powstać takie coś, musi być pomysł, musi być cały projekt konkretny, przetestowanie poszczególnych rozwiązań, a potem składanie to dalej w całość i testowanie. Dobra, to powodzenia w takim razie i dzięki, że mogliśmy skorzystać z tego robota dzisiaj.